Witam serdecznie ponownie w blogu. Serdecznie dzięki za te wpisy i chęć dyskusji na temat dla mnie ważny, bo na te tematy zadajemy sobie pytania, mamy wątpliwości i chcielibyśmy rozmawiać. A dzisiaj chcę powiedzieć o jednej rzeczy, takim przypadku powiedziałbym, no, dosyć ważnym, jak na Białystok ważnym. Otóż jeden z radnych naszego sejmiku, skądinąd doświadczony i uczony człowiek, Jan Chojnowski, zagarnął mi tytuł mojego felietonu, bo w Kurierze Porannym, pamiętacie Państwo, że ja tylko pytam, tak się nazywa mój cykl, a on powiedział, że jest Polakiem i pyta, czyli prawie podobnie, bo ja też jestem Polakiem, ale jakoś się z tym nie chcę za bardzo afiszować, bo to wystarczy, że mam w dowodzie i w sercu. A co tak porusza Polaka Chojnowskiego? Oto zauważył na budynku Muzeum Podlaskiego symbol dziedzictwa żydowskiego w formie kwiatu. I zastanawia się, bo kwiat mu przypomina gwiazdę Dawida, czy ten budynek, czasem budynek muzeum, przypominam, nie jest zagrożony. Czy ktoś, w domyśle Żydzi, nie upomną się o ten budynek będący symbolem Białegostoku w jakimś sensie. Tak naprawdę tu Chojnowski się nie douczył, bo ja tylko przypomnę króciutko, że Klemens Branicki, kiedy budował tę część ratusza, od razu przeznaczył ją na handel i wydzierżawił. Wydzierżawił, a nie zapisał, nie oddał Żydom. Wydzierżawił. I dalej gwoli informacji. Kwiat symbolizuje szlak dziedzictwa żydowskiego. Wytyczono go jako szacunek dla tej części, blisko połowy społeczności Białegostoku, która też, jak i inna połowa, coś Białemu Stokowi od siebie dawała, prawda? I czy to się komuś dziś podoba, czy się podoba radnemu Chojnowskiemu, jest to ślad w historii i nie da się tej historii zaprzeczyć, wytykając paluchem jakąś tabliczkę na Muzeum Podlaskim. Wicemarszałek, czy członek zarządu województwa Jacek Piorunek wobec tych pytań i wątpliwości radnego Chojnowskiego mówi nam, dopóki nie zbadam sprawy, nie chcę się wypowiadać. A ja pytam, po co badać? Tu trzeba może radnego Chojnowskiego badać. Swoją drogą pytanie powinno być trochę inne. Dlaczego my musimy wysłuchiwać niemądrych pytań i wątpliwości radnego, zastanawiać się nad nimi, badać je i jeszcze za nie płacić diety radnych, prawda? Ale tylko pytam, kłaniam się.